Witaj, witaj. Dzisiaj następny dzień, który spędzimy z Bożym Słowem, zaczniemy od tego, co najważniejsze, żeby posilić się tą manną z nieba, ciałem i krwią Chrystusa, słowem, które jedynie daje życie, powoduje, że nie jesteśmy już tylko tu i teraz, ale Boży Duch mieszka w nas i prowadzi nas do życia wiecznego. Także już teraz możemy żyć w Bożym Królestwie to jest coś niesamowitego. Kochani, dzisiaj będziemy kontynuować list do Hebrajczyków, piąty rozdział i przeczytamy sobie następny werset, czyli ósmy. Wczoraj był siódmy, dzisiaj ósmy. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jezus przez swoją bogobojność, przez swoje zaangażowanie, które wkładał w Boże Sprawy, był wysłuchany. Przykuwał uwagę nieba. Przez swoją czystość, przez swoje posłuszeństwo. I dzisiaj dalej czytamy o tym, że był synem, i można powiedzieć, że już nie ma nic więcej. No jak jesteś synem, to jesteś w uprzywilejowanej pozycji. Nie musisz się starać, nie musisz stawać na głowie, po prostu jako dziedzic dziedziczysz wszystko, masz to, co ojciec. I chociaż Jezus był synem, to jest powiedziane, że nauczył się. Posłuszeństwa. To daje trochę do myślenia. Skoro Jezus Chrystus, który był doskonały, i bezgrzeszny, musiał się czegoś nauczyć, to chyba my również musimy się czegoś nauczyć. Tym bardziej. Ja <laughs> on się musiał nauczyć posłuszeństwa, ponieważ wychował się jako człowiek, był otoczony przez grzesznych ludzi, przez grzeszne wzorce, widział jak ludzie reagują, musiał nauczyć się rozróżniać pomiędzy myślami, które przychodziły mu do głowy. Która jest dobra, która jest zła, której się trzymam, która jest prawdziwa, za którą idę, która będzie decydująca w moim życiu, która ukształtuje mnie wewnętrznie. I to posłuszeństwo później zaowocowało tym, że Jezus oddał swoje życie na krzyżu, i to jest dla nas sednem wszystkiego, ponieważ dzięki temu w ogóle istniejemy. Jako chrześcijanie. Narodziliśmy się na nowo. Możemy czytać ze zrozumieniem. Możemy sycić się Bożym Słowem. Możemy budować swoje serce Bożą Miłością. Gdyby on tego nie zrobił, nie byłoby tego kanału. Ja bym na pewno wam nie opowiadała o tych sprawach. Byłabym teraz 46-letnią kobietą ze skwaszoną twarzą, która ocenia wszystkich jako gorszych od siebie. Prawdopodobnie byłabym wyniosła, mocno wykształcona. Może bym nawet miała jakąś pozycję, dobrą pracę, ale. Byłabym zepsuta, byłabym wewnętrznie zepsuta, moje serce byłoby ściśnięte. Jezus Chrystus sprawił, że, że mogę być inną osobą. Jestem nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem w Chrystusie. Czytamy tutaj, że on nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Tu nie chodzi o cierpienie, które było u schyłku jego życia, bo tam już nie było czasu na naukę, ale cierpienie, które było wcześniej. I chociaż Biblia nie mówi zbyt wiele o cierpieniu Jezusa, to jednak możemy się domyśleć, ile musiało kosztować go odrzucenie otoczenia, które przeżył. Tam w Nazarecie doświadczył największego sprzeciwu. W swoim własnym domu doświadczył największego sprzeciwu, ponieważ jego własna mama, jego bracia nie wierzyli w niego. Próbowali go powstrzymać przed tym, co on robił. Myśleli pewnie, że jest jakimś szaleńcem. Może coś sobie ubzdurał. Nie rozumieli jego powołania, nie rozumieli na tamtym etapie, kim on jest. Być może później to zrozumieli, ale przez całe lata Jezus musiał czuć się wyrzutkiem, musiał czuć głębokie odrzucenie, niechęć. Przyszedł jako ten, który miał zbawić swój naród, a przez swój własny naród został odrzucony. Był samotny w większość czasu, nie miał zrozumienia wśród ludzi. Nawet jego właśnie uczniowie go nie rozumieli. Strofowali go odnośnie przyszłości i drogi, którą miał wybierać. Jezus tak naprawdę szedł przez swoje życie samotnie, opierając się jedynie na ojcu w niebie. Jedynie albo aż, ale doświadczył dużo cierpienia. I w tym odrzuceniu, w tym bólu, w tym zranieniu przesuwał się naprzód, będąc posłuszny Bogu. Nauczył się posłuszeństwa, ponieważ czuł wielki ból i być może była pokusa, żeby sobie ulżyć, żeby ten ból zniknął, żeby się nie wygłupiać, że tak powiem, żeby być normalnym, tak jak otoczenie, żeby robić to, co wszyscy. Przecież był w narodzie wybranym, był wśród ludzi, którzy wierzyli w Boga, którzy chodzili do synagogi. Przecież wszyscy wierzyli w Boga. Ale dlaczego on tak wierzył jakoś inaczej, jakoś tak bardziej? Czy on chciał się wyróżniać? Czy on specjalnie tak, tak się uduchawiał? Prawdopodobnie wielu ludzi go tak oceniało. Ale do tego był przekonywany przez Ducha Świętego i był posłuszny. Im bardziej był posłuszny, tym więcej cierpiał. Najbardziej był posłuszny na koniec swojego życia, kiedy je oddawał, i wtedy cierpiał najbardziej. I My musimy się nauczyć również tej drogi. Bóg nas doskonali, Bóg nas kształtuje, ale to wszystko dzieje się w cierpieniu. Im bardziej za Nim chodzimy, jesteśmy posłuszni, im lepiej Go naśladujemy, tym więcej doświadczamy bólu. Oczywiście również więcej doświadczamy wspaniałych chwil i radosnych, ale ta polaryzacja zachodzi za każdym razem, kiedy pojawia się człowiek, który jest wypełniony Duchem Świętym. To działają dwie siły. W potężny sposób Duch Święty się manifestuje przez obecność i służbę takiego człowieka, a z drugiej strony manifestują się siły ciemności, które dopuszczają atak na tę osobę, tak żeby go zniszczyć, tak żeby go odsunąć od tego, co robi, tak żeby zniweczyć jego dzieło. I my musimy się do tego przyzwyczaić. Jeżeli chcemy być uczniami Jezusa i być do Niego podobnymi, to... Musimy rozumieć, że nie czeka nas jedynie chwała, taka jakiej doświadczył Jezus, kiedy wstąpił do nieba, ale czeka nas również cierpienie. I pomimo tego wszystkiego, najsłodszą rzeczą na świecie, jaką możemy zrobić, jest bycie posłusznym Bogu. Pokochanie go aż do śmierci. Pokochanie go bez względu na to, co się będzie działo z naszym życiem, jak ocenią nas nasi bliscy, co pomyślą sąsiedzi. Jak mój dyrektor w pracy zareaguje, kiedy powiem, że jestem wierzący i że pewnych rzeczy nie robię, że nie będę pił na imprezie, że nie będę chodził w pewne miejsca, które są nieprzyzwoite, albo nie będę po prostu robił czegoś, co jest nieuczciwe, a co być może jest normalne w tym miejscu pracy. Tak wiele jest kompromisów, do których diabeł próbuje nas nakłonić. Im lepiej będziemy trzymać się Bożej ścieżki, po pierwsze, tak, będziemy doświadczać trudności i odrzucenia, ale z drugiej strony będzie nam coraz łatwiej, bo każdy krok posłuszeństwa prowadzi nas do uformowania w nas takiej postawy, gdzie coraz łatwiej i łatwiej nam będzie podejmować właściwe wybory. Aż w końcu dojdziemy do takiego miejsca, gdzie będzie nam wszystko jedno, co myślą inni, jak to oni to ocenią. I chociaż nadal będzie to przykre dla nas, ich odrzucenie, to nie będzie. To, to jakąś tragedią, nie będzie to nas ścinało z nóg. Będziemy mieli oparcie w naszym Bogu. Bo Jego upodobanie jest tych, którzy szukają Jego oblicza, którzy chcą pełnić Jego przykazania. I ta Jego aprobata będzie dla nas nagrodą najsłodszą, najwspanialszą. Dlatego, kochani, uczmy się, uczmy się od Jezusa posłuszeństwa i w każdym cierpieniu i trudności próbujmy nasłuchiwać Bożego Głosu, czego Bóg chce nas nauczyć przez tę sytuację. Drogi Boże, ja dziękuję Ci za moje życie, za te wszystkie wspaniałe rzeczy, ale również te, które się nie układają, które są trudne, bo wiem, że przez te sprawy chcesz mnie nauczyć czegoś więcej. Chcesz mnie nauczyć posłuszeństwa, chcesz mnie nauczyć słuchania Twojego głosu i wybierania Twoich dróg. Bez względu na to, jak jest ciężko, Ty dajesz mi siłę, bez względu na to, jak boli, ja mogę pomimo wszystko trzymać się Twojej drogi. I chociaż czasami to może wyglądać jak utrata pracy, jak rozwalone małżeństwo, jak utrata przyjaciół, to z Tobą nigdy się nie traci. I przez te wszystkie lata, w których chodzę z Tobą, nigdy nie doświadczyłam jakiejś straty, że straciłam na, na tym swoim wyborze Ciebie, ponieważ nawet jeżeli chwilowo traciłam, to potem zysk był o wiele większy. Tak więc bilans jest zawsze na plusie z Tobą. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Dziękuję Ci, że uczysz mi posłuszeństwa, uczysz mi czerpać radość z tego posłuszeństwa, że ono jest coraz łatwiejsze, że coraz mniej boli. Opinia ludzka staje się bez znaczenia. Twoja osoba rośnie we mnie, jest coraz wyraźniejsza. Ludzie już nie mają wpływu na, na to, jakie decyzje podejmuje, I to jest niesamowite. Ty jesteś przez to uwielbiony, Ty jesteś przez to wywyższony. Ty jesteś stawiany jako najważniejszy i więcej osób jest jeszcze przyciąganych do ciebie jeszcze mocniej. Widząc nasze posłuszeństwo, inni idą do ciebie szybciej, prościej, trafiają we właściwy punkt. Dziękujemy ci za ten przykład, który nam dałeś, Jezu, że ty się nie cofnąłeś, tylko do samego końca byłeś posłuszny. I ty, ty sam uczyłeś się posłuszeństwa, i dlatego zdałeś ten najważniejszy egzamin. Na końcu swojego życia wypełniłeś powołanie, to do czego zostałeś tutaj posłany na Ziemię, wypełniłeś swoją misję. I my tak samo chcemy wypełniać naszą misję, chcemy iść w Twoje ślady. Amen. Nie wiem, czy wiesz człowieku, ale jesteś powołany do wielkiej rzeczy. Pytaj Boga, co to jest. Jezus wiedział już wcześniej, kim jest, dokąd zdąża i jakie zadania powierzył Mu Bóg. Przez to było Mu również łatwiej. Bo był skoncentrowany na celu, na tym miejscu, do którego podążał. My również możemy być jeszcze bardziej posłuszni, i wytrwali, nie załamywać się, nie wycofywać, jeżeli wiemy, dokąd zdążamy. Więc pytajmy Boga. On lubi objawiać swoim przyjaciołom tajemnicę. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Pa, pa.